Kanał do Diabła z grami wspierany jest przez sklep Perfect Blue www.perfectblue.pl. Wpadaj na mój Patronite i wesprzyj moją twórczość. Siemanko, moi drodzy, nie będę ukrywał, że Tormented Souls był jednym z moich najbardziej oczekiwanych tytułów tego roku i też jest reprezentantem gatunku gier, który uważam za mój ulubiony, czyli klasyczny survival horror. Po wielu perturbacjach i wielu opóźnieniach gra w końcu ukazała się na Nintendo Switch. Chciałbym w tym momencie bardzo serdecznie podziękować Dave'owi z PQ Games, który mi to wysłał. Na pewno Dave, oglądasz mój kanał i tego słuchasz. A wersję pudełkową gry, słuchajcie, kupicie w bardzo dobrej cenie w sklepie Perfect Blue. Serdecznie Was zapraszam. Link do tej pudełkowej edycji znajdziecie w opisie tego filmu. Dobrze, zaczynajmy. Słuchajcie, to nie będzie ani recenzja, to też nie będą jakieś takie pierwsze wrażenia, to będzie bardziej moja opinia, ponieważ przyznam się z Wami szczerze, mam ten tytuł od 3 dni, jeszcze go nie skończyłem, jestem już dość daleko, ale mam swoją żelazną zasadę, że dopiero wtedy robię taką pełnoprawną recenzję gry, kiedy ją ukończę. Tej nie skończyłem, skończę pewnie za jakieś 2 dni i... No i chciałem Wam dać jak najszybciej materiał. Dobra, Tormented Souls to ultra klasyczny horror. Moi drodzy, na samym początku gry poznajemy naszą główną bohaterkę, która otrzymuje tajemniczy list oraz zdjęcie dwóch sióstr bliźniaczek, które są gdzieś tam w psychiatryku na wypiździewiu. W sensie, wiecie, na jakimś, w jakimś szpitalu bardzo, bardzo daleko od miejsca zamieszkania naszej bohaterki. No i ta stwierdza, że oczywiście jedzie zobaczyć, o co chodzi, nie? Banał. Saka. No. I jak już w momencie, w którym dojeżdża, on to dostaje obuchem w głowę. Nagle budzi się, słuchajcie, w wannie. W takiej dość mocnej, moim zdaniem, scenie wyciągania rury z gardła, z piersiami na wierzchu, otoczona syfem. I muszę przyznać Wam, że ten sam początek gry mi się osobiście podobał, ponieważ ja lubię, kiedy horror dotyka takich, wiecie, hardkorowych tematów. W sensie, chodziło mi o tę scenę właśnie z tym wężem w gardle. Jest taki odstręczający, nie? To mi się zawsze podobało. Sama gra, tak jak widzicie na gameplayu, gameplay pochodzi z bardzo wczesnych minut gry, więc sobie na spokojnie. Jest survival horrorem utrzymanym właśnie w stylu pierwszych Silent Hilli, czy też może w stylu pierwszych Resident Evil. Jednak tutaj nie mamy, słuchajcie, renderowanych teł, tylko że tylko kamera podąża, w sensie jest z góry ustalona, ale tła są jak najbardziej trójwymiarowe i niejednokrotnie nie są to tła tylko statyczne, ale też wielokrotnie kamera idzie wraz z naszą bohaterką, powiedzmy, przez korytarz. Moi drodzy, jeżeli chodzi o oprawę tego tytułu, no to miałem dość dużo obaw, tak? Jeżeli to fakt, że gra była mega często przesuwana na Nintendo Switch, sprawiał, że trochę się martwiłem o jakość finalną produktu, jednak się pozytywnie, że tak powiem, rozczarowałem. Gra wygląda naprawdę bardzo, ale to bardzo dobrze. Ładne modele postaci, piękna gra świateł, czy same lokacje, po których będziemy podążać, wyglądają naprawdę rewelacyjnie. Są bardzo szczegółowe, mają masę jakichś, wiecie, bibelotków, pierdół i tak dalej. Kiedy jest brudno w danej lokacji, to dosłownie czujemy ten brud, kiedy powiedzmy, mamy do czynienia z mega zasypionym krwią i zwłokami pomieszczeniem, to aż ten taki odór ciał wręcz zdaje się wydobywać z ekranu. Jest to wielki plus dla twórców, ponieważ naprawdę fajnie to wszystko odwzorowali. Moi drodzy, gameplayowo jest ekstremalnie klasycznie. W grze mamy do wyboru dwa style sterowania. Jeden z nich to w momencie, w którym będziemy poruszali krzyżakiem, jest tak zwany oldschoolowy tank controls. W momencie, w którym sterujemy naszą postacią za pomocą guzika Y, możemy sprawić, że będzie biegła. Ale też jest to właśnie ten taki stary system sterowania, w którym fakt, że wciskamy do przodu, nie musi wcale oznaczać, że postać idzie do przodu, tylko idzie tam, gdzie jej twarz jest skierowana. Na całe szczęście, w momencie, w którym w grze poruszymy gałką, no to postać porusza się w już takim bardziej zmodernizowanym stylu, co jest moim zdaniem ogromnym plusem. Jednak jakby było trzeba, to bym ukończył grę z Tank Controls, no ale jednak wolałem, wiecie, w tej takiej bardziej nowoczesnej formie to robić. Gameplayowo jest naprawdę super, tak? Gra generalnie rzecz biorąc wrzuca nas do tego ośrodka, o którym mówiłem na samym początku i tutaj bardzo mocne skojarzenia z Resident Evil 1 są jak najbardziej na miejscu, ponieważ jest taki system, jak ja to mówię, rezydentowo, no metroidwaniowy to może złe określenie, ale wiecie, powiedzmy, że na korytarzu na drugim piętrze jest sklep z cukierkami i żeby do niego się dostać, musimy znaleźć klucz,
który zdobędziemy jeszcze tam gdzieś indziej i to jest naprawdę spoko, ponieważ to daje nam takie poczucie skrobienia. Ja to bardzo lubię w grach, w momencie, w którym mamy jedną dużą lokację i tak powoli odkrywamy jej kolejne meandry, tak? Dlatego to dla mnie wchodzenie do każdego nowego pomieszczenia zawsze wiązało się z jakąś adrenaliną. W grze jest także walka. Walka jest zrobiona, no tak jak była robiona, słuchajcie, w pierwszych rezydentach, tak? Czyli w momencie, w którym celujemy, nie możemy się poruszać, potwory zżerają naprawdę bardzo dużo amunicji, są wytrzymałe, jak zaczyna nas chlastać, no to tak naprawdę w kilka chlastów jesteśmy w stanie zginąć, ale na całe szczęście walki też nie ma zbyt dużo, tak? Tak więc no, powiedzmy raz na 5 pomieszczeń spotkamy jakieś monstrum, no to wtedy będziemy w nie ładować. Moi drodzy, a propos tych monstrów, tak może się zatrzymajmy, jakoś do mnie nie do końca trafiają, jeżeli mam być z wami szczery. Takie kurcze zombiaki, niektóre poprzerabiane na wózki, inne nieposiadające nóg. Widziałem też jednego, który chodził z taką kroplówką. Są ok, fajnie, że tutaj twórcy postarali się, wiecie, wprowadzić coś nowego od zwykłych zombiaków, nie wiem, wampirów, wilkołaków, jakichś innych klasycznych, że tak powiem, potworności, postanowili zrobić coś swojego. Są ok, ale no, dla mojej zdaniem są troszeczkę zbyt mało przerażające. To są oczywiście, ja też nie wiedziałem wszystkich przeciwników w tej grze, tak, więc tutaj jest to taka moja na razie pierwsza opinia. Gra posiada także ekstremalnie klasyczny system zarządzania inwentarzem, tak. Tak więc, moi drodzy, mamy do dyspozycji ekwipunek, w którym będziemy trzymali przedmioty. Miejsce w ekwipunku jest ograniczona ilość, jednak na tym etapie gry, w którym ja się znajduję, ani razu jeszcze nie miałem żadnego problemu z tym, żeby nie mieć miejsca na jakieś rzeczy w ekwipunku, tak? Więc tutaj to jest spoko, zobaczymy. Widziałem też, że w grze nie ma żadnych skrzyń, ani tego typu rzeczy, więc bardzo możliwe, że zawsze w tym ekwipunku będziemy mieli jakieś miejsce, tak, dodatkowe. Jeżeli chodzi o przedmioty, które będziemy zdobywali, jest ekstremalnie klasycznie, pomijając wszystkie klucze i tak dalej, to w grze mamy do dyspozycji zapalniczkę, która jest jedną z elementów, że tak powiem, mechanik gry, ponieważ nasza postać nie może zbyt długo wytrzymać w ciemności i w momencie, w którym wchodzimy w jakiś mega ciemny zakamarek, no to postać prosi nas, żebyśmy odpalili jedną tę zapalniczkę, bo ona tam się zbyt mocno boi. W grze także znajdziemy takie, Boże, na świece te menory, tak, na świece, z które będziemy mogli odpalać, co daje nam możliwość walki w takich pomieszczeniach, bo zapomniałem powiedzieć, że w momencie, w którym mamy w ręku zapalniczkę, jest kompletna ciemność, no to niestety nie możemy używać broni, musimy pójść albo w jaśniejsze pomieszczenie danego korytarzyka lub też pokoju, albo też właśnie odpalić lampy, żeby móc właśnie do potworów nawalać i naparzać. Jeżeli chodzi właśnie o nawalanie i naparzanie, no to jak na razie zdobyłem 3 bronie, jest to łom, jest to gwoździownica oraz taki zrobiony z rurek a la shotgun, który jako jedyny jak na razie z tych broni mogę uznać, że jest dość ciekawy, ponieważ zawiera tylko jeden pocisk, ale jak już pierdzielniemy, no to przeciwnik leci na kilka metrów do tyłu, też bardzo fajnie jest wyczuwalny taki ten odrzut tej broni, czego nie mogę na przykład powiedzieć o gwoździownicy, no bo z niej mi się strzela tak trochę bez siły. To samo bym tutaj powiedział na temat uderzenia łomem, tak? Nasza postać potrafi wykonać tylko i wyłącznie jeden taki zamach i to wszystko. Szkoda, że nie możemy jakoś tam przytrzymać, żeby mocniejszy cios, a może nagrałem się zbyt dużo w Elden Ring i wydziwia mnie. To jest właśnie to. Dobra, słuchajcie, jeżeli chodzi o zagadki w grze, kiedyś jeszcze, jak kurczę, nie było tak powszechnego wszędzie internetu, no to zagadki w horrorach były jednym z jego najważniejszych elementów i tutaj jest bardzo pod tym względem, ale to bardzo dobrze, do jasnej cholery, oh yeah, już pierwsze pomieszczenie w grze, w momencie, w którym ją odpaliłem po raz pierwszy, sprawiło, że siedziałem tam 20 minut, jak głupek, szukając klucza do drzwi albo jakiejś karteluszki z napisanym kodem, bo nie mogłem od jednego zamka rozkodować, a okazało się, że kurde, tak jak z dawnych czasów, wypadałoby poczytać notatki, które zebraliśmy, w sensie skupić się na tym bardziej, co jest w środku, nie tylko je przelecieć, że aha, okej. Okay. No i tam właśnie znalazłem rozwiązanie tej zagadki, co bardzo, ale to bardzo mi się Sorki podobało, nie? To było naprawdę mega zajebiste. Plus ogólnie rzecz biorąc zagadki, ja bym chciał wam powiedzieć o zagadce z chodzeniem wokół stołu, ale wam nie powiem, odkrycie to sami i jest mega zajebista. Naprawdę, autentycznie, dawno w żadnej grze nie miałem takiego uczucia, że w momencie, w którym rozwiązałem jakąś zagadkę, poczułem się, wiecie, mądry, nie? Wiecie, co chodzi. To jest bardzo fajne uczucie, które wielokrotnie towarzyszyło graczom we wczesnych latach 2000 lub też pod koniec lat 90. Mówiłem wam o najważniejszych elementach horroru,
horroru, survival horroru kiedyś, czyli właśnie o zagadkach, ale wypadałoby też chyba wspomnieć o tym głównym elemencie, czyli o klimacie. No i tutaj powiem wam tak, jest dobrze. Gra oczywiście moim zdaniem, jeżeli chodzi o poziom strachu, nawet nie ma co się równać do takich tytułów jak pierwszy Silent Hill, czy na przykład gry od Puppet Combo, ale jest fajnie, naprawdę ciemność, przez którą będziemy się przedzierać, nie tyle, że nam, słuchajcie, zasłania kompletnie ekran, że nie widzimy nic, ale ta cała gra świateł i to wszystko, co widzimy, naprawdę wygląda bardzo dobrze, też liczne zwłoki rozsiane po owym ośrodku robią klimat. Muzyka jest bardzo fajna, jest mega mocną taką kalką, w sensie takim miksem muzyczki, ścieżki dźwiękowej z Resident Evil, tak? Mówię tu szczególnie na przykład o save roomach, w których będziemy mogli zapisywać grę. System jest identyczny jak w Residentach, czyli zdobywamy taśmę, wkładamy, nagrywamy i dziękuję. Ale też na przykład w momencie, w którym walczymy z wrogami, tak? Wtedy odpala się totalny industrial, jakieś noise'owe efekty i Silent Hill tutaj słychać, że był dużą inspiracją twórców. Ogólnie rzecz biorąc, klimat, który panuje w ośrodku, mi się osobiście podoba, jednak nie mam totalnie w tym tytule czegoś takiego, że ja na przykład, nie wiem, zastanawiam się, czy tą grę włączyć, czy jakoś tak bym się konkretnie czegokolwiek wystraszył, tak? Jak pamiętam, jak na przykład w Resident Evil 7 mogłem się naprawdę konkretnie czegoś wystraszyć. Tutaj tego jak na razie nie spotkałem, jumpscare'ów też nie było zbyt dużo. No ale zobaczymy, jak tutaj się gra rozwinie. Słuchajcie, dobra, no będziemy to kończyć, tak? No nie ma tu chyba już zbyt wiele więcej do powiedzenia na temat tego tytułu. Bardzo możliwe, że jak go skończę, zrobimy taką sobie jeszcze dokładną recenzję, tak? Gdzie omówimy po kolei wszystkie elementy gry. A ja wam na zakończenie mogę powiedzieć tylko tyle, że jeżeli jesteście fanami klasycznych horrorów, no to Tormented Souls jak najbardziej brać, tak? Co prawda gra jest momentami dość sztywna, jednak ogólnie rzecz biorąc gra się bardzo przyjemnie. Jest to naprawdę mega fajna odskocznia od tych wszystkich, wiecie, symulatorów chodzenia, pierwszoosobowych horrorów, które się potem okazują strzelankami jak Resident Evil 8. I ja osobiście bawiłem i bawię i pewnie też będę bawił się naprawdę przy Tormented Souls nieźle i was też do tego tytułu jak najbardziej zachęcam. I czekajcie na recenzję, bo za kilka dni będzie, jak tylko przejdę. Pozdrawiam.